Ukłony. Pozwalam sobie ponownie zawracać Państwu głowę 31 stycznia sprawami krajowymi, politycznymi. Ja, to znaczy Marcin Masny, jakby kto nie wiedział. Każdy ma prawo nie wiedzieć. Mam nadzieję, że mam jakichś nowych widzów, którzy muszą znać moje nazwisko i imię, bo ja się nie ukrywam i nie używam żadnych tam ksywek i tak dalej. Czasem używam, ale nie tutaj. Polityczne sprawy są dość wbrew pozorom poważne, dotyczą nas wszystkich, chociaż pozornie to takie tam właśnie partyjne, jakieś nazwiska, jakieś takie w sumie, ale to jest ważne. Jest ważne, bo układa nam się scena polityczna na następne pewnie lata. Obecna scenka będzie przemeblowana, tak czy inaczej, myślę, że w tym roku. To jest również szansa dla Państwa, znaczy dla nas, przepraszam, szansa wejścia do polityki, jeżeli ktoś ma na to ochotę. To jest obrzydliwe oczywiście, ale może ktoś ma ochotę, bo będą po prostu zasysać. Różne nowe zjawiska będą potrzebowały, czy to zwykłych działaczy do lepienia plakatów, czy to być może kogoś poważniejszego do poważniejszych zadań. Zresztą tak naprawdę to już zależy od naiwności lub właśnie braku lub sprytu tych zapraszanych do lepienia plakatów, czy oni tylko się ograniczą do lepienia plakatów. Ale zacznę od Grzegorza Brauna, którego z nazwiska dzisiaj parę godzin temu nie wymieniłem, ale to zostało zauważone, że wbijam w niego szpilę. Te szpile są stąd, że jego miejsce zajmuje spokojny doktor Leszek Sykulski, który nie kradnie choinek i chyba nie chciałby tego robić. Nie awanturuje się. Ojejku. No bo Grzegorz Braun ma rzeczywiście nie bez podstaw taki wizerunek awanturnika. Sam o to dba, bo taki po prostu lubi być. Sykulski nie. Sykulski zakłada ruch antywojenny w Wildze, czyli w firmie Włodzimierza Skalika na Jagiellońskiej w Częstochowie w najbliższy piątek o 18:00. Kto może, niech tam zjedzie. Oczywiście ci, co są blisko, to nie muszą zjeżdżać, bo mogą też się w ciągu najbliższego miesiąca spotkać z Sykulskim w innych miejscowościach blisko Częstochowy. On daleko nie chce odjeżdżać. Do Warszawy przyjedzie dopiero w kwietniu, maju. Trochę mnie to martwi. No ale powoli, powoli właśnie taki on jest. Powoli, ale skutecznie. W lutym będzie jeszcze właśnie Jaworzno, będzie Zamość, no to dość daleko od Częstochowy, będzie Opole. No cóż, do wyborów prezydenckich jeszcze są ponad 2 lata. Leszek Sykulski ma czas, żeby zwiększać rozpoznawalność i żeby skutecznie, z powodzeniem zastąpić w tych wyborach Grzegorza Brauna, który w przedpoprzednich wyborach spisał się, no nie, może jako tako się spisał, no dostał 120 parę tysięcy głosów, ale to oczywiście nie jest w tych wyborach wynik zadowalający. A więc Sykulski jak najbardziej tak, rozkręci się, gratuluje Włodzimierzowi Skalikowi wyboru, no po prostu można powiedzieć, nie wiem, postaci, tak, postaci, twarzy do lansowania we wielkiej polityce. Ale konkurencja nie śpi. Główny konkurent w tej walce o rząd dusz w Polsce, konkurent kandydata Sykulskiego, Rafał Trzaskowski, ma wielkiego patrona, Amerykę, tak? No to może nie do końca wszyscy w Ameryce są patronami Trzaskowskiego, no ale jednak państwo amerykańskie, ten rząd demokratyczny, czy też bardziej komunistyczny, widzi w Trzaskowskim wielką nadzieję. No rzeczywiście w ich oczach ktoś, kto dostał taki wynik w wyborach poprzednich, no to jest naprawdę wielka szansa. Ameryka, to znaczy dokładniej mówiąc Ameryka Bidena, ma dość Tuska, butelka Niemców, samego zresztą Niemca, jak wiemy, w końcu
Wszyscy muszą wiedzieć, że Tusk nauczył się polskiego dopiero w szkole, a przedtem mówił gdańską niemczyzną, do czego sam się przyznaje we wspomnieniach. O tym, że powstaje, czy ma powstać ten właśnie taka konkurencyjna inicjatywa polityczna Trzaskowskiego na te wybory, o tym pisał tygodnik w sieci Karnowskich. W czerwcu pisał, ja o tym opowiadałem w lecie z komentarzami. Z tym amerykańskim patronem lub mniej z tym patronem, lub może nie wiem, czy bez niego może nawet, ale Trzaskowski jako ruch samorządowy Tak dla Polski, no bo taką dysponuje marką, takim szyldem w polityce, obstalował sobie jawnie właśnie jako ruch samorządowy Tak dla Polski, bez pośredników, sondaż w firmie SW Research, to jest koło mnie na Dąbrowskiego, w willi, bardzo droga willa, więc muszą dobrze zarabiać, tam najem takiej willi to są jakieś pieniądze, których ja sobie w ogóle nie wyobrażam. I obok jest zresztą Fundacja Adenauera, taka dobra, dobre miejsce. Więc obstalowali sobie ten sondaż i w tym sondażu Ruch Tak dla Polski ma trzecie miejsce po PiS-ie i Platformie. Ruch z Trzaskowskim jako szefem Rady Programowej. Ruch z 600 jego kolegami, prezydentami, wójtami, burmistrzami. Tak się przynajmniej chwalą, że mają tych 600 ojców i matek miast, popularnych lokalnie, no bo często od nastu już lat są oni tam prezydentami, ale niekoniecznie lubianych. No tak to właśnie jest, że wybierani włodarze miast często są nielubiani, chociaż a mimo to są wybierani, no bo nie, no taki jest układ po prostu. I niekoniecznie są też znani, o czym zaraz wspomni cytowana jeszcze, a dobrze, to zacytuję potem. Zwykle taki pierwszy sondaż nowego szyldu służy podbijaniu tego szyldu. I to jest oczywiście kompletny fake, bo w badaniu SW Research PiS może liczyć na 22%. Myślę, że te badania, które dają PiS-owi 37-35%, są zawyżone z kolei. PiS w końcu płaci różnym firmom, wszystkim płaci, komu się da, każdemu, kto mu jest potrzebny, płaci. Chyba że ktoś bardzo nie chce brać. Są tacy, co nie chcą brać. Więc mówię, PiS 22%, Koalicja Obywatelska 17,4%, a Ruch Samorządowy Tak dla Polski 10,7%. Dalej jest PON Polska 2050, Hołowni 9, Konfederacja 9, Lewica 7. 19% niezdecydowanych, to jest oczywiście bardzo prawdopodobne, więc tutaj to realistycznie wygląda. Ciekawy jest też wynik, odpowiedź na pytanie badanych, którzy w 65% odpowiedzieli, że polskie samorządy powinny mieć swoją reprezentację polityczną w parlamencie. To oczywiście są wszystko bzdury, ale proszę Państwa, w sondażu nie padło nazwisko Trzaskowskiego. Nie mogło paść, bo Trzaskowski na razie się ukrywa jako włodarz miasta Warszawy, w ogóle się nie wypowiada na inne tematy, no, to jest tylko prezydentem Warszawy, nic więcej, ale gdyby w sondażu było jego nazwisko, to by te 20% było murowane nawet w niefejkowym sondażu, tylko w takim zupełnie uczciwie zrobionym, bo Trzaskowski jest najpopularniejszym politykiem opozycji cały czas. No nie może wystąpić publicznie, więc go tam nie ma. Dwa tygodnie temu Wyborcza, która ma wśród udziałowców wspomożyciela takich inicjatyw George'a Sorosa, pisała, tak pisała, klamka zapadła, idziemy do wyborów do Sejmu jako część zjednoczonej opozycji, mówi dziennikarzowi katowickiej Wyborczej jeden z prezydentów miast. Domyślam się, że to prezydent Chęciński z Sosnowca, ale nie wiem, o nim zaraz będzie. Wyborca zresztą komentuje to sceptycznie. Założony przez Trzaskowskiego Ruch Samorządowy Tak dla Polski ma mieć status koalicjanta
Koalicji Obywatelskiej i swoich kandydatów ma mieć na listach do Sejmu. Taka wiadomość gruchnęła w środę, ale w Warszawie ze świecą trzeba szukać działaczy tego ruchu. Szeroko znany jest tylko jeden z nich. To oczywiście nie jest problem, bo Trzaskowski, jak będzie wiadomy wyborcom jako patron, to tak samo jak było z listami, nie wiem, Kukiza na przykład, czy jak będzie z listami Hołowni pewnie, to oni pociągną każdego kandydata. Jeżeli Hołownia będzie w nazwie, czy Trzaskowski jest w nazwie, no to każdy kandydat zupełnie nieznany na jedynce na liście bierze. Po prostu bierze tyle głosów, że wchodzi do Sejmu. To była wyborcza z udziałami George'a Sorosa, a teraz uwaga, Rzeczpospolita z udziałami George'a Sorosa od niedawna też ją uratował i to widać, że ma chyba jednak wpływy większe nawet niż wyborczej. Pisze entuzjastycznie Rzeczpospolita o inicjatywie Tak dla Polski w kontekście, w związku z tym dzisiaj opublikowanym sondażem. Czytam tytuł. Samorządowcy chcą być jesienią języczkiem uwagi. Coraz więcej mówi się o starcie samorządowców z ruchu Tak dla Polski do Sejmu. Życie regionów, no to jest tak, tam jakiś dodatek do Rzeczpospolitej, poznało plan na najbliższe tygodnie i miesiące. I w ciągu tam paru minut następna publikacja na stronie Życia Regionów. Samorządowcy w wielkiej grze opozycji. Sondaż daje im miejsce za PiS i KO. Styczeń nie przyniósł rozstrzygnięć, jeśli chodzi o format startu opozycji. Obecnie w Sejmie mówi się o tym, że powstanie koalicja EPP+, czyli PO, PSL i ruchu Tak dla Polski. No tak, czyli już wiadomo, że nie będzie. No, mówiło się, zasadniczo mówi się o czterech listach opozycji, tak? Ostatnio, że tutaj w zasadzie każdy z osobna, Hołownia osobno, Lewica osobno, Platforma KO osobno i PSL osobno. A tu jednak ruch Trzaskowskiego chce zjednoczyć przynajmniej PSL i Platformę. Pytanie, z czyim patronatem, to znaczy kto ma być twarzą tego zjawiska politycznego. Na razie twarzą jest Tusk i bardzo nie ma ochoty się tej roli pozbyć. Teraz przeczytam, co napisał na Twitterze prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, którego podejrzewam, że był też informatorem wyborczej. Wszedł w rozmowę z jakimś być może kolegą, który w ten sposób umożliwił mu wypowiedź. Jesteśmy samorządowcami, którzy zawsze łączą, a nie dzielą. No to jest znana nam narracja czy autoprezentacja, no właśnie wielu samorządowców, to prawda, tak, ale też PSL-u chociażby, tak. To bardzo pasuje do tego, co tam zawsze Pawlacy i Piechocińscy i tam przedtem Kalinowski, kto go jeszcze pamięta, ja go pamiętam. No i teraz Kosiniak-Kamysz, oni zawsze łączą. No bo jak są słabi, to muszą łączyć innych. Jesteśmy samorządowcami, którzy zawsze łączą, a nie dzielą, dlatego chcemy szerokiej wspólnej listy. Szerokiej, czyli może nie tylko PSL i PO. Potem w odniesieniu, potem odpowiadając na jakieś tam zarzuty związane z Tuskiem, pisze tak. Chęciński. Widzę kompleks PO i Donalda Tuska. Sama koalicja obywatelska to koalicja kilku podmiotów politycznych. Wierzę, że razem pójdzie jeszcze kilka. My nie chcemy dostać się do Sejmu, my chcemy pomóc wygrać wybory. No w domyśle bez nas nie wygracie. Dla kuratorów, mówiąc z rosyjska i ukraińska, czyli dla prowadzących Trzaskowskiego, wystawienie go w wyborach jest obecnie ryzykowne, ale być może konieczne. No właśnie to jest to, że mają, tutaj są dwie sprzeczne, czy działające w dokładnie odwrotnych, przeciwnych kierunkach dwie tendencje, tak? Bo jeżeli się będzie bardzo ujawniał, to szybko się zmarnuje w kryzysie jako twarz tego zjawiska politycznego, więc, a jeżeli nie będzie się ujawniał, to nie będzie siłą jednoczącą.
Dlatego, znaczy on jest teraz tym szefem Rady Programowej Ruchu Tak dla Polski, tylko on tak się ustawił w takiej roli właśnie na uboczu, ale takiego właśnie patrona na uboczu i tym szefem nadal będzie, ale Rady Programowej nie ruchu. Będzie albo dyskretnie załatwiał ważne sprawy polityczne, albo będzie jakoś tam jednak patronował. Na razie to wejście grupy Trzaskowskiego do wielkiej polityki jest takie miękkie, właśnie sondażowe, badają grunt, ale jest, czyli spełniło się to, co zapowiadała Gazeta Karnowskich i to, co ja też zapowiadałem w lecie. Być może ambasador Mark Brzeziński nie był wielkim entuzjastą Trzaskowskiego, tak się mówi. No ale co tutaj, co on może wielkiego zrobić, jeżeli w Departamencie Stanu ktoś mu mówi, no nie Zbik, tylko Mark, masz zbudować, masz nadzorować, masz pilnować. Może źle po prostu to pilnuje, no może to zrobić źle, ale musi to robić. Nawet z niechęcią. Tak, spełniło się to. Coś się w miarę rozwoju sytuacji na świecie, w sytuacji w Polsce, która jest zupełnie nieprzewidywalna, coś się z tego wykluje. Nawet jeżeli to zdechnie, no, to znaczy zdechnie wielka inicjatywa, której się spodziewaliśmy w lecie, to i coś się jednak wykluje, może byle co. No i program Maksimum, jak sądzę, to jest jedna lista opozycji, cały czas jednak, albo przynajmniej główna lista opozycji z dyskretnym patronatem ambasady naszego wielkiego brata i minimalizacja w ramach opozycji wpływów innych ośrodków, to znaczy zwłaszcza niemieckiego, czy tak różnych innych ambasad, czy w watach krajowych, w watach służbowych, starych asów wywiadu, młodych asów wywiadu i kontrwywiadu, wojskowych, cywilnych i tak dalej, to dużo tego jest, zmieniają się te konstelacje, nie nadążam, nawet nie próbuję tych nazwisk kojarzyć, bo ciągle się okazuje, że ktoś kogoś już nie lubi, bo ktoś komuś tam coś zrobił. Takie to towarzystwo, wężowisko, to tak, szkoda gadać. Więc pytanie tylko jest takie, jak zmontować tę wspólną listę, czy jedną listę opozycji, czy nawet główną, tylko główną listę opozycji, nie ustawiając właśnie Trzaskowskiego w roli nowego Tuska. Jeżeli jest stary Tusk nie ustąpi, to nowy Tusk będzie cały czas słaby. Nowy Tusk, czyli Trzaskowski, nawet jeżeli ma większe poparcie, to i tak nie będzie w pełni nowym Tuskiem, bo stary Tusk nie ustąpi. No to jest akrobacja. Jeśli Trzaskowski da się wrobić w tę rolę, to zapewne tę rolę widoczną, taką pierwszoplanową, to zapewne wspólnie z innymi liderami sejmowymi już tej jesieni, najbliższej zimy, stanie się zderzakiem polityki w kryzysie, bo te zderzaki będą się wymieniały bardzo szybko. Będą te zderzaki ciągnęły Polskę w przepaść, tak jak szlak im wytyczyli Tusk i Kaczyński przez ostatnie lata, zwłaszcza Kaczyński, bo on został wydelegowany do rządów na czas tego wielkiego kryzysu. Na razie Polska idzie oczywiście do cieluści. No, niestety to trzeba powiedzieć, to w każdej dziedzinie. Oni tego nie odwrócą, mogą nawet przyspieszyć, bo są być może znaczy nie po to komunistyczna władza w Ameryce stawia na nich, żeby oni nie byli mniej posłuszni niż Kaczyński. Kaczyński musi zabiegać, oni być może będą mniej musieli zabiegać, ale będą chcieli zabiegać o swoich amerykańskich patronów. Na niskim szczeblu oczywiście, bo tam kontaktów na bardzo wysokim szczeblu nie będą mieli ani Trzaskowski, ani Hołownia, który też pewnie w tym będzie jednak mimo wszystko. Nawiasem mówiąc, jeżeli Biden przyjedzie do Polski w lutym, co absolutnie nie jest pewne, to już widzę, jak tam będą zabiegali o te 20 sekund rozmowy, zdjęcia sam na sam z Bidenem. Na pewno będzie zabiegał Hołownia. I Trzaskowski też musi się pokazać. Jeżeli będzie Biden, to na pewno z Trzaskowskim się pokaże. I no, może nawet zaprosi go na jakąś właśnie taką rozmowę w cztery oczy, no ale z jakimiś reporterami, którzy to pokażą całemu światu. To jest namaszczony mesjasz dla Polski, namaszczony przez Waszyngton.
Hołownia na pewno w tej roli będzie dużo słabiej obsadzony. Jeżeli Trzaskowski nie da się wrobić w tę rolę, to nie powstanie jedna lista, a jego ruch, czy ruch samorządowy, który już pewnie nazwy nie zmieni, dalej będzie samorządowym ruchem dla Polski, tak? No to ten ruch będzie tylko jedną z grupek takich ferajn obrzucających się śnieżkami. No tam może w lecie nie będzie śnieżek, to boję się, że grudami błota się będą obrzucać, albo jeszcze czym gorszym w kampanii właśnie się będą obrzucać, na pewno się będą obrzucać. Mnie to jakoś nie martwi, że się będą obrzucać. Cieszy mnie za to, że do wyborów prezydenckich, które są może ważniejsze, naprzeciwko Trzaskowskiego stanie Leszek Sykulski. Bo to już widać, że to jest może nie przesądzone jeszcze, ale to jest dobrze obmyślany plan. I niech tak będzie. Proszę o kciuki w górę, proszę o subskrypcję i proszę o rzut oka na opis filmu. Do zobaczenia.